Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań z Big Book Cafe. Dziś o książce Wszystkie szczęśliwe rodziny R.W. tellier porozmawiam z Bartkiem Kamińskim. Bartek jest już po lekturze tej może niedużej, takiej objętościowo dosyć krótkiej, ale wyczekiwanej przez nas i bardzo interesującej opowieści. Tak, bardzo gęstej opowieści, a pytania o nią będzie zadawała Julia Rzemek, która jest w trakcie czytania. I liczę, że po naszej rozmowie nie będzie zwlekać i znajdzie czas, żeby dokończyć lekturę, sprawdzić, jak cała historia się kończy. Bardzo już z góry zachęcam. No dobrze, to zaczynajmy. Hervé Letelier to jest autor dosyć dobrze znany polskim czytelnikom. To jest super gwiazda francuskiej literatury, sławę. Przyniosła mu. Powieść Anomalia został za nią uhonorowany prestiżową nagrodą Konkurtów. Anomalia w Polsce została wydana przez wydawnictwo Filtry, podobnie zresztą, jak ta dzisiejsza nowa książka, Wszystkie szczęśliwe rodziny. I Anomalia to było wydarzenie w Polsce, bo ta książka odbiła się dosyć szerokim echem, zarówno w pismach literackich, w, pojawiały się dosyć szerokie recenzje tej książki. Ale przede wszystkim, i co chyba najważniejsze, pokochali ją czytelnicy. Wydawnictwo Filtry musiało zrobić kilka dodruków tego tytułu i mogę powiedzieć, z doświadczenia big bookowego, ta książka wciąż cieszy się zainteresowaniem i czytelnicy wciąż o nią pytają. No właśnie, a teraz dostaliśmy do rąk nową opowieść. Wszystkie szczęśliwe rodziny. I tutaj Letelier bohaterem uczynił siebie i swoich bliskich. Powiedz Bartek, czego my się z tej książki dowiadujemy o tym pisarzu? Kim jest? Z jakiej rodziny pochodzi? No więc encyklopedycznie zacznijmy. No Elwe Letelier urodził się w Paryżu w 1957 roku. I tę książkę, o której dziś rozmawiamy, czyli poniekąd swoją autobiografię i historię swojej rodziny, napisał w 2017 roku, kiedy skończył 60 lat. My otrzymujemy ją teraz. Ona oczywiście się absolutnie w ogóle nie, 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 nie zestarzała przez te kilka lat od publikacji we Francji. I to jest książka, wydaje mi się, dosyć jednak chyba niezwykła w dorobku Letelier, który w to dorobek wcale nie jest aż taki bogaty. Letelier jest z wykształcenia matematykiem i lingwistą. Karierę zaczynał w ogóle jako dziennikarz naukowy i literaturą na poważnie zajął się dopiero skończywszy 40 lat, no po, 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 po 40. Pracował jako dziennikarz, pisywał takie zabawne, satyryczne teksty, między innymi do dziennika Le Monde i Dopiero w zasadzie yy, powiedziałaś tutaj supergwiazda francuskiej literatury. Tak i nie. Znaczy, tą supergwiazdą on się stał po publikacji Anomalii, swojej największej powieści, która mu przyniosła właśnie Nagrodę Goncourtów i stała się no, swoistym fenomenem. Nagroda Goncourtów, najważniejsza literacka nagroda we Francji, oczywiście no, daje zawsze nagrodzonym autorom sławę, ale czasami jest to sława niezbyt trwała, nie przekładająca się aż na takie sprzedaże, jak to było w wypadku Anomalii. Natomiast tutaj zadziałał jakiś taki niesamowity czynnik. Jest to anomalia, to jest książka, która, tak jak wspomniałaś, ona jest fantastyczną jakby pożywką taką intelektualną i zabawą intelektualną, w którą chętnie zagrają nawet wytrawni intelektualiści, osoby głęboko czytane, interesujące się kulturą, a jednocześnie jest jakąś formą zabawą oczywiście z formą powieści gatunkowej różnych zresztą powieści gatunkowych. I science fiction, i, i, i thrillera, i kryminału. I jest taką lekturą, którą również z wielką przyjemnością chłonąć będą po prostu czytelnicy tejże literatury, albo w ogóle osoby mało czytające, które po prostu lubią niesamowite, fantastyczne historie. Tutaj z naciskiem na słowo fantastyczne, bo w anomalii jest ten element science fiction. No, nie będę tutaj się rozwodził nad anomalią, bo mamy rozmawiać o wszystkich szczęśliwych rodzinach, ale właśnie ta książka jest jednak no, bardzo różną książką od, od, od Anomalii. W Anomalii bardzo wyraźnie było widać, że RWL skąd jakby się wywodzi letterie, jaki ma intelektualny background. I właśnie to połączenie wykształcenia matematycznego i lingwistycznego już, myślę, pewnym naszym słuchaczom coś mówi. No, Herwell Ettelier jest przewodniczącym od, chyba nadal jest przewodniczącym od wielu lat ruchu, legendarnego ruchu, ruchu literackiego Ulipo, który w Polsce również, tak jak na świecie, w pewnych kręgach cieszy się ogromnym uznaniem. No, znamy takie nazwiska. Wspaniałych pisarzy, wywodzących się właśnie i utożsamiających się z tym ruchem, jak Italo Calvino, jak Georges Perek. Czyli pisarzy, którzy właśnie w swojej twórczości stosowali kombinatorykę, rozmaite matematyczne rozwiązania, po to, żeby bawić się słowem, bawić się frazą i bawić się również samą opowieścią, już na takim fabularnym poziomie. Często to jest bardzo zabawne również jest takim właśnie intelektualnym wyzwaniem. No Hervé Letelier się również w tym pławił i to bardzo widać w Anomalii. Czy w, szczęśliwych, w Wszystkich Szczęśliwych Rodzinach to widać? No troszeczkę, ale może już niekoniecznie. Natomiast zapytałaś również o ten background i o czym jest właściwie ta książka. No poza tym, że jest historią rodziny, jest również jakąś jego spowiedzią, wydaje mi się, bo Hervé Letelier ze swoją rodziną ma ogromny problem. To jest rodzina mieszczańska, którą zaliczylibyśmy do wysokiego mieszczaństwa, zamożnego mieszczaństwa paryskiego, ale o dosyć złożonej strukturze. Bo z jednej strony mamy matkę, która wywodzi się z jednak korzenie ma w gminie, w tej najniższej, jeśli patrząc na społeczeństwo francuskie pod względem klasowości, no w, tej, w, tej, w tej niskiej warstwie społecznej, robotniczo-chłopskiej, chociaż już jej ojciec dorobił się, mówiąc krótko, i przeprowadził się do Paryża, miał smykałkę do interesów i rzeczywiście tę rodzinę w to mieszczaństwo z wielkim sukcesem wbił i w tym mieszczaństwie nad Sekwaną, w pięknych, eleganckich apartamentach Osadził. A z drugiej strony w rodzinie Hervéletelliera jest no, nawet, można powiedzieć, arystokracja francuska, znaczy na pewno burżuazja, bo z niej wywodził się jego ojczym, który wychowywał go od maleńkości i miał właśnie również arystokratyczne korzenie. To powodowało, że ta rodzina no, stanowiła jakiś taki niesamowity y, 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 konglomerat y, pretensji, y, ambicji, y, umiłowania tradycji, y, zamiatania różnych spraw pod dywan. Y, główną postacią oczywiście w tej opowieści leteliera jest matka. Ona jest taką najmocniejszą postacią, bo w niej się właśnie wszystkie te problemy. Koncentrują. Rwelet w tej książce po prostu opowiada historię swojej rodziny, poszczególnych członków, idąc jakby od najbliższych od matki ojczyma, ojca, który go porzucił, kiedy był niemowlęciem, przez kręgi kuzynostwa i dalszych krewnych i opowiada właśnie o tym świecie, który z różnych stron Francji i z, z różnych klas skupił się, jak w soczewce, w jego domu, w paryskim apartamencie nad Sekwaną. Z tego, co opowiadasz, trochę to brzmi, jakby to była po prostu jakaś wielka rodzinna saga. Ja wiem, że ta książka ma niecałe 200 stron. I to, co robi Letelier w tej opowieści, to jest niesamowita umiejętność kondensacji opowieści, tworzenia takich bardzo szkicowych wizerunków postaci, takich portretów. I to jak on opowiada o tej rodzinie jest rzeczą totalnie niezwykłą. Bardzo mu w tym pomaga poczucie humoru, bo wystarczy, że weźmiemy tą książkę do ręki i już na okładce zobaczymy, że mamy tutaj jakiś rodzinny portret, ale wszyscy na tym zdjęciu mają dorysowane takie jakby flamastrem uśmiechy. Jak zajrzymy na wewnętrzną okładkę, to przeczytamy tam, że Hervé Letelier postanowił napisać tą książkę, jak już jego ojciec i ojczym nie żyją, a matka jest szalona i nikt nie będzie miał do niego pretensji o to, co on pisze, ale też przede wszystkim, jak on pisze. I potem już w pierwszym rozdziale przeczytamy o tym, że on jak był dzieckiem i jego rodzice dłużej nie wracali z kolacji, to liczył na to, że może oni zginęli i nigdy nie wrócą. I to w gruncie rzeczy była dla niego raczej taka radosna perspektywa, więc jak wrócili, to był rozczarowany. Więc to, co wyróżnia tą książkę i co Letelier robi tutaj totalnie niesamowicie, to jest dystans i humor, który on stosuje, który dla czytelnika jest na pewno taką dużą przyjemnością obcowanie z, z tym tekstem, ale ten humor ma tutaj też chyba dosyć konkretne zadanie. On sprawia, że Letelier może się zdystansować do tej opowieści, prawda? Da? No tak, ale jest to lektura strasznie śmieszna i straszna zarazem. Jest to tak napisane, i tutaj nie yy, spoileruję, ponieważ mamy to w zasadzie na pierwszych stronach. On zaczyna tę opowieść brawurowo od sceny pogrzebu swojego ojczyma i od właśnie wylistowania wszystkich śmierci, które się zdarzyły yy, yy, jego najbliższym i którego właśnie uwalniają od. Yy, Jakiegoś e, ciężaru e, sumienia, e, e, tam jest taka cudowna fraza, którą on powtarza na pierwszej stronie, prawda? Kilkakrotnie, no tak, jestem potworem, jestem potworem, jestem potworem, jak mantrę, i dzięki temu no, rusza e, w opisywanie swojej rodziny, do której nie mamy do tego żadnych wątpliwości od pierwszych stron, e, żywi wyjątkowy resentyment. I nie oszczędza tam nikogo. Jest to pisarstwo strasznie dowcipne, które oscyluje między taką cienką ironią aż po grubą farsę, no bo mamy tutaj takie obrazki i wstawki no po prostu jak z, z klasycznej farsy, gdzie widać, że no że autor się pastwie po prostu nad, nad, nad tą rodziną. Na szczęście nie jest to książka, jak wspomniałaś, przegadana. Jest ona krótka, jest ona zwięzła, więc on zawsze uderza tylko w czuły punkt i natychmiast przechodzi do kolejnych opisów, kolejnych tematów, kolejnych postaci. Czytając tę książkę, ja, y, no, potwornie się śmiałem. To jest, to jest, to jest, to jest naprawdę y, bardzo, bardzo zabawne, ale jednocześnie chwilami, y, no, opada cię wstyd, bo y, mimo, że osadzona ta historia jest w konkretnym środowisku, w konkretnym miejscu, mamy ten Paryż, tych strasznych mieszczan z pretensjami, to y, Herbert je tak prowadzi tę opowieść, że w zasadzie bardzo wiele osób może się w niej przejrzeć. No, bo on pisze przede wszystkim o napięciach, w rodzinie, o tym jak oni żyli, jak, jakie mamy, mia, mieli problemy emocjonalne, na czym polegało to codzienne życie. Więc to jest taka historia, w której, no i oczywiście mamy tutaj i życie, i śmierć, i miłość, i zdradę. No wszystko to, co życiu towarzyszy, co życie wypełnia. Więc to jest historia, w której się w zasadzie każdy z nas może przejrzeć. I ta dosadność momentami leteliera, i ta bezwzględność, z jaką on pisze, o swoich rodzicach, no czasami czytelnika może niemal zawstydzić. Ja się chwilami łapałem na tym, po prostu trzymając się za brzuch ze śmiechu, że no może jednak nie wypada. <śm> no tak, ale z drugiej strony jest to opowieść prawdziwa. Jest to literatura wpisująca się mocno w taki nurt prozy... Autobiograficznej, no właśnie jej siłą jest ta jakaś autentyczność przeżyć i umiejętność przetwarzania przez pisarzy własnych doświadczeń i opowieści o, o swojej rodzinie. No nie sposób nie wspomnieć w tym kontekście Eni Erno, wspaniałej francuskiej autorki, ubiegłorocznej laureatki Nobla, która jakby z tą prozę autobiograficzną wzniosła na mistrzowski poziom. W Polsce możemy przeczytać. Dwie jej powieści, Lata i Bliscy. I zwłaszcza ci bliscy tutaj korespondują z tym, co, co robi Hervé Letelier. Też opisuje rodzinę, ale robi to po pierwsze zupełnie inaczej, też zupełnie inne są jej korzenie, prawda? Tak. Ale może zacząć o tym mówić wypada od tego, że zauważyć to, że. Wspaniale, że ta książka Wszystkie Szczęśliwe Rodziny Hervé Letelier dociera do nas, kiedy znamy już twórczość Erno, a jak wiemy, poznaliśmy ją stosunkowo niedawno. No, Ani Erno pisze od wielu, wielu lat. We Francji no, cieszy się ogromnym uznaniem i sławą od dziesiątków lat. Nobel był przypieczętowaniem bardzo długiej, wspaniałej, owocnej kariery pisarskiej. Anierno jest w zasadzie uznawana za taką matkę chrzestną całego nurtu właśnie pisarstwa autobiograficznego, w którym historię własną, własnej rodziny, bliskich przetwarza się w takiej najwyższej próby eseistykę, której celem jest w ogóle zrozumienie swojego miejsca w świecie Swojej tożsamości, swojej relacji ze światem, również światopoglądu, no bardzo wielu rzeczy. I to wspaniałe, takie właśnie eseistyczne pisanie Ani Erno, no wytyczyło drogi dla wielu innych twórców, z których też znamy kilku, no bo przecież mamy w Polsce książkę Didiera Eribona, który sam mówi, że czuje się właśnie takim. Duchowym dzieckiem Ani Erno i Eduarda Louis powieści, który też należy do tego kręgu i też wszystkie książki poświęca właśnie swoim sobie i swoim, i swoim bliskim, swojej rodzinie i swojemu pochodzeniu. Wszystkich ich łączy to, że na czele z Ani Erno, że oni wywodzą się właśnie z tych klas niższych, to jest pochodzenie robotniczo-chłopskie. No w przypadku Ani Erno, robotniczej, bardzo ubogiej, niewykształconej rodziny z, w Normandii, z której Ani Erno chyba jako pierwsza, o ile pamiętam, w ogóle zyskała wykształcenie, no zajęła się w ogóle pracą intelektualną, pracą artystyczną. Pracą pisarską i to też od tej rodziny ją mocno oddaliło. To jest też bardzo wyraźną treścią wielu książek Ani Erno, przede wszystkim właśnie tego tomu, o którym wspomniałaś bliscy, gdzie ona pisze kolejno o swoim ojcu, o swojej matce i o swojej siostrze, której nigdy nie poznała, ponieważ ona umarła jako dziecko przed urodzeniem pisarki. Ani Erno w swoim pisarstwie jest znacznie bardziej dociekliwa, znacznie bardziej analityczna niż Rw lette i no, dużo poważniejsza. Natomiast myślę, że jednak wspaniale jest czytać zarówno ani Rno, jak i właśnie RWL Letelliera, ponieważ to są dwie strony tej samej monety. Nie tylko ze względu na pochodzenie, tam z tej klasy niższej, a tutaj jednak z tej klasy uprzywilejowanej w przypadku RWL Letellier, ale również w sposobie podejścia. Muszę powiedzieć też bardzo wyraźnie jedno, to znaczy, bo tutaj tyle padło o tym, że to jest tak śmieszne i tak brawurowe, ale książka RWL Letellier, która zresztą bierze tytuł ze słynnego zdania otwierającego Annę Kareninę, Lwa Stoja nie jest tylko grubą satyrą, czy w ogóle satyrą na to środowisko strasznych mieszczan. To jest jednak też bardzo głęboka refleksyjna opowieść, którą w pewnej chwili wzorem Ani Ernout, autor sam się wpisuje. No, w połowie tej książki pojawia się już on jako młody człowiek i nie tylko narrator i obserwator, ale również bohater rozmaitych konfliktów i napięć, które w tejże rodzinie się wydarzają. Nie będę tutaj zdradzał, ale no wystarczy powiedzieć, co zresztą można wyczytać już w samym biogramie y, autora. No, Erwelt Elie jest y, pisarzem, intelektualistą o zdecydowanie lewicowych poglądach. Można nawet powiedzieć lewackich. I właśnie z tego powodu y, po prostu on zerwał stosunki ze swoją rodziną na pewnym etapie y, życia, jako młody człowiek. Bardzo głęboko y, po prostu pod względem światopoglądowym y, ich to wszystko y, różniło. Więc y, część tego resentymentu, o którym wspomniałem do swojej rodziny, bierze się również z tego. On tym rodzicom nie może wybaczyć nie tylko tego, że emanowali y, emocjonalnym chłodem, że, że milczeli albo urządzali awantury o byle co jak matka. Czyli y, tworzyli no, taki po prostu no, teatr, prawda, z, z rodzinny, takie piekiełko rodzinne, ale przede wszystkim nie może im wybaczyć różnych rzeczy. Szalenie istotnych, które się w tej narracji pojawiają, tam się pojawia sprawa holokaustu, tam się pojawia sprawa imigracji, tam się pojawia sprawa właśnie stosunku do ludzi biedniejszych, do, 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 do ludzi mniej uprzywilejowanych niż jego rodzice. Herbie Letelier pisze o bardzo, bardzo poważnych sprawach, a to, że czyni to z pewną lekkością, i, 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 i dowcipnie nie umniejsza jakby wagi jego spostrzeżeń i jego refleksji. To jest totalnie niesamowite, jak wiele wątków w tej małej książce się mieści, i jak naprawdę dużo można z niej wynieść. Tam jest jeszcze jeden element, o którym pewnie możemy chociaż krótko porozmawiać. To jest to też opowieść o Paryżu. To jest miasto przez dekady, w którym Letelier i jego rodzina żyją. Ta książka też jest gęsta od skojarzeń literackich autora, i tutaj też widać tą jego błyskotliwość, skojarzenia. Edukację i to jest też ten kolejny element, który sprawia, że ta książka jest naprawdę taką literacką perełką. Tak, i znowu, tak jak w przypadku anomalii. Może tę książkę czytać ktoś, kto literaturą się w ogóle nie interesuje, któremu pojawiające się tutaj co róż jakieś tytuły dzieł literackich czy nazwiska autorów, które w tę narrację swoją wplata Hervé nic nie mówią, ale będzie czytał po prostu no fantastyczną, zabawną, świetnie skonstruowaną opowieść o rodzinie. Niby to jest chronologiczne, ale jednocześnie tam są rozmaite bardzo umiejętnie ukształtowane dygresje, które jednak no, tworzą taki szeroki kontekst, i to się po prostu fantastycznie czyta. Ta, ta, ta opowieść gna do przodu. Hervé w ogóle nie stara się tam jakby właśnie być nazbyt drobiazgowy, a poza tym, tak jak zauważyłaś, ma talent jakby do ujmowania pewnych rzeczy w sytuację. No, on po prostu rzuca jakąś scenką, która tak wiele mówi o tych postaciach, że, że już nie, nie, nie potrzeba żadnego dodatkowego opisu. Ale można właśnie tę książkę również smakować z tych dwóch względów, o których powiedziałaś, paryż i literatura. Choć rodzina Telliera wywodziła się nie z samego Paryża, no to nie jest paryska rodzina od pokoleń, to jednak już jego życie jako małego chłopca toczyło się w Paryżu, oni zmieniali adresy zamieszkania, on opisuje, jak dorastała w tym Paryżu jego matka jeszcze i właśnie jego ojczym, jak oni postrzegali Paryż. Jak ten Paryż wyglądał za ich czasów choćby za okupacji, no, w czasie wojny. A jak ten Paryż wyglądał za jego młodości, choćby no, w, 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 w słynnym maju 1968 roku. Nie ma tego dużo, ale to miasto bardzo mocno jest obecne w tej narracji, i y, osoby, które y, y, Paryż fascynuje, interesuje, na pewno znajdą tam bardzo wiele takich, no, można powiedzieć, insajderskich. Historiek, no, no bo on po prostu, na przykład, w jednym zdaniu, prawda, rzuca historię, czy wspomina historię jakiegoś konkretnego adresu, więc mamy tam takie rzeczy, no ale przede wszystkim jest ta literatura, której też nie ma tyle, żeby przytłaczała. Natomiast no, R. W. jako no, rasowy intelektualista, pisarz też no, przegląda się, Opowiadając historię swojej rodziny w literaturze, więc tam co chwilę są porównania, ale znowu, tak wplecione, w tę opowieść i w tę narrację, że bez znajomości rzeczy można przejść dalej. To, to jakby jest tylko pewnego rodzaju ozdobnikiem, ale dla osób, które jakby złapią ten odnośnik, ten przypis, można nawet by można powiedzieć, literacki, oczywiście odsłoni się tam jakieś kolejne znaczenie, prawda? Jak on pisze, że no to jest tak jak w tej powieści u tego pisarza, albo na przykład poszliśmy tam i tam stał taki dom, no zupełnie jak z tej i z tej powieści. Um, takie zdania tam się. Się pojawiają i on no, mapuje swoje życie, życie swojej rodziny i właśnie mapuje również Paryż poprzez literaturę. Jest to bardzo piękne, bardzo subtelnie prowadzone. Mnie to dało ogromną przyjemność, choć muszę też powiedzieć, nie wszystkie te dzieła, które są tam przytoczone, kojarzyłem, bo Hervé Letelier, no przywołuje zarówno bardzo znane tytuły, bardzo znanych pisarzy, ale również taką twórczość, która. Podejrzewam, jest znana tylko, tylko we francuskim kręgu kulturowym. Ale to świetna rola literatury też inspirować do tego, żeby gdzieś tam jeszcze po, pogrzebać po półkach, poszukać tytułów i skojarzeń, które konkretna książka podsuwa. Trochę już opowiedzieliśmy o tym, że o związkach anomalii i tej książki, więc myślę, że osób, które y, znają Anomalię i są fanami tej, tej książki zachęcać do sięgnięcia po wszystkie szczęśliwe rodziny nie musimy. Y, ale y, dla kogo to jest może jeszcze ciekawa książka i jakie Tobie Bartek skojarzenia przychodzą, gdy myślisz o, o, o tej y, nowości, o której dzisiaj rozmawiamy? Ja myślę, że to jest książka dla każdego. I zresztą przed wejściem do studia wspominaliśmy o tym, to nie jest tutaj tematem naszej rozmowy, ale może warto tylko krótko o tym powiedzieć. No w tej chwili w ogóle tego typu literatura. Przypomnieliśmy tutaj Ani Erno i cały ten nurt francuski, w którym no bardzo mocno jakby osadzona jest książka wszystkie szczęśliwe rodziny. Natomiast w Polsce przecież też mamy wiele tytułów, zwłaszcza w ostatnich latach, w których pisarze w takiej no wysublimowanej formie, właśnie na poły powieściowej, na poły autobiograficznej, na poły eseistycznej mierzą się z historią własnej rodziny. No i tutaj można przytoczyć choćby na Przede wszystkim Marcina Wiche, z którym ta proza Letelier może ma jakby jest najbliżej, jeśli chodzi o taką lekkość, poczucie humoru i wyczucie właśnie sytuacji i taką też lapidarność ogromną. Ale mamy też przecież i Agatę Tuszyńską, prawda, która, która, która napisała książkę o swojej rodzinie. Dużo jest tych narracji wydaje mi się, że jest coraz więcej, co oznacza, że nie tylko pisarze mają potrzebę takiego opowiadania o sobie i o swojej rodzinie, ale również znajduje to naprawdę bardzo wielu czytelników, więc dlatego ryzykuję stwierdzenie, że ta książka Letelier jest dla każdego, mimo tego paryskiego, francuskiego kulturowego kontekstu. Jak powiedziałem, to nie jest balastem w tej opowieści. Tutaj po prostu można to fantastycznie czytać pod każdą szerokością geograficzną, tę opowieść Leteliera, tylko tak. Jak jeszcze raz podkreślę, no jest to opowieść mocna. Trzeba się przygotować na wiele śmiechu, ale też no, wiele takiej zgryzoty, wynikającej z tego, czy no, no można tak dosadnie o swojej rodzinie pisać. Także książka dla każdego. Tak, i trzeba się na niej skupić też, bo czasami tam ta opowieść tak gęsto biegnie, że jest tylu tamtych kuzynów, i nagle zastanawiasz się, czy to jest od strony matki, babki i tak dalej. Choć w gruncie rzeczy dla jakby całej tej opowieści nie ma to takiego wielkiego znaczenia. To jest po prostu galeria dosyć niesamowitych postaci, i ja z pewnością wracam do lektury i kończę. Wszystkie szczęśliwe rodziny. Cieszę się bardzo, że ta książka się u nas ukazała. Mogą ją Państwo oczywiście kupić w naszej księgarni przy Dąbrowskiego 81 oraz w księgarni internetowej. Tak. I w tym odcinku to już wszystko, a nasze następne rekomendacje książkowe już wkrótce. A tymczasem zapraszamy po wszystkie omawiane przez nas lektury do BIGBOok Cafe, tak jak powiedziała Julia, i stacjonarnie, i online. U nas znajdziecie książki naprawdę sprawdzone w czytaniu. Dziękujemy. Dziękujemy. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.